Dzień dobry kochani, witajcie w czwartek po krótkim, znowu przerwie, po krótkiej znowu mojej przerwie, ale szczerze mówiąc tak jakoś mi zeszło i nie wiem jak się stało, że już jest dzisiaj czwartek. Natomiast dzisiaj w końcu się wybrałam do Action, tak jak widzicie mam torbę z Action i byłam również w Teddy. Ogólnie pojechałam tam do tego centrum, gdzie jest właśnie Teddy, Action, Rossmann, Deals, Duży Lidl, no i te takie wszystkie podstawowe sklepy AGD. Widziałam, że tam Black Red White też jest, Comfort, taki większy właśnie na Galicyjskiej, tutaj został wybudowany taki obiekt. Bardzo nowoczesne to wszystko jest. No i tak jak wam mówiłam też już, że z ciekawości pojadę zobaczyć do właśnie tego Action, pojadę zobaczyć z ciekawości do Action i pojadę zobaczyć do Teddy'ego. Więc no już byłam właśnie i już wiem jakie mam, już mam swoje zdanie na temat tych dwóch sklepów. Więc tak, jeżeli chodzi o Action, to nic tam kompletnie nie ma, co by szału na mnie zrobiło. Jedyne co, no to słodycze, bo tam naprawdę są takie słodycze, które lubimy i nie zawsze są spotykane w Lidlu, nie zawsze są spotykane w TK Maxie, ja bardzo lubię TK Max, więc no tam jedynie jechać raz na ruski rok po te słodycze, żeby coś takiego innego zjeść, jeżeli się dawno czegoś nie jadło. Natomiast wtedy jest... Teddy mi przypomina taki sklep, jak byłam mała i wchodziło całe to cała chińszczyzna, jak to mówili. I właśnie w takich chińskich sklepach, marketach było wszystko, po prostu dosłownie wszystko było i było za symboliczne 5 zł. No więc wtedy też jest wszystko za symboliczne 5 zł. A jak się okazuje, wzięłam parę pierdółek, naprawdę, i to nie są żadne rzeczy jakieś takie super ekstra, trochę dla Mikołaja i głównie w sumie dla Mikołaja wzięłam i zapłaciłam 200 zł, a wszystko jest po 5 zł, po 15, więc to jest taka moja, w sumie nic tam nie robi w tych sklepach Action, wtedy nie zrobiło na mnie nic totalnie wrażenia z takich rzeczy domowo-gospodarczych, z chemicznych. No tak jak mówię, do Action weszłam, przeszłam cały ten sklep, bo chciałam zobaczyć, czy coś tam jest, ale to jest taka tandeta i takie pierdołki, że dla mnie, no co tak jak mówię, ja nie będę do tych sklepów jeździć. Przyzwyczaiłam się już do jakości na przykład TK Maxa i do jakichś takich, zaczynam się przyzwyczaić do Half Price, natomiast no jakiś taki TK Max jest takim moim wyznacznikiem, że tam znajdę faktycznie jakieś fajne rzeczy i które są, będą niepowtarzalne. A na przykład w Teddy, w Action jest to, co na przykład w Pepco, w Kiku, w Homely, w Home & You, więc szczerze mówiąc straciłam 2 godziny, coś tam kupiłam, ale tak jak mówię wam, no raczej pojechałam z ciekawości i raczej już tam do tych sklepów nie wrócę. Chyba żeby się coś nie wiadomo co stało, bo na przykład w Teddym jest duży dział takich pierdół urodzinowych, ale jak tak sobie przekalkulowałam, kupiłam 2 balony dla Mikołaja za 10 zł i właśnie pamiętam, jeszcze nie popatrzyłam na rozmiar tych balonów, ale w tamtym roku jak miał Mikołaj urodziny, to chyba za 15 zł kupiłam 6 sztuk balonów dużych. Tak więc, no na Allegro oczywiście, tak więc szczerze mówiąc, no nie wiem, czy to się opłaca i szczerze mówiąc, ja chyba z najmniejszą ilością rzeczy w koszyku wyszłam z Teddy i z Action. Ludzie po prostu siatami tam brali i kupowali. Gdzie ja nie powiedziałabym, że jest coś tam taniej. Być może ludzie mają jakieś swoje perełki, natomiast nie, mnie tam nic totalnie nie powaliło, tak jak mówię. No i ja raczej nigdy tam z siatą rzeczy naładowana, obładowana nie wyjdę stamtąd. Tak więc tak, jedyny plus tej całej tam galerii jest taki, że jest tam bardzo duży litr. Czy bardzo duży, w sensie tutaj gdzie ja jeździłam przedtem, to było takie połowę tego Lidla, co tam teraz wybudowali, więc tam się będę właśnie, tam będę właśnie teraz do Lidla jeździć, bo akurat byłam tam, no to więc wstąpiłam do Lidla zobaczyć, jaki jest ciekawości wielkościowo i kupiłam perliczki, było cała masa perliczek, tam ja zawsze na te perliczki poluję, tutaj obok mnie w Lidlu rzadko są te perliczki, a jak są, to takie 2-3 sztuki, a tam było około 20 sztuk, dodatkowo były w ogóle perliczki faszerowane, mięsa w ogóle, no tak jak mówię, chyba się przyniosę tam na Lidl, bo i
takie mięsne rzeczy spożywcze, których ja raczej nie kupuję mięsnych rzeczy w Lidlu, ale perliczkę, tak? No i takie właśnie pieczywo, bardzo duży wybór. Co tam jeszcze? Owoce, warzywa widziałam, że też bardzo świeże, natomiast ja wczoraj byłam w Lidlu, więc no już nie brałam niczego, wziąłam tylko te perliczki, wzięłam pieczywo, żebyśmy mieli świeże na dzisiaj, no i to wszystko, tak więc szczerze myślę, że za tydzień wybiorę się do tego Lidla, żeby tam właśnie tam chyba będę teraz zakupy robić w Lidlu, bo jest dużo większy i dużo więcej artykułów jest jednak w tym Lidlu tam. Dobrze, a teraz co kupiłam w Action? W Action, tak jak mówię, kupiłam same takie słodycze, których jeszcze nie jedliśmy, albo jedliśmy i wiemy, że są dobre. I co, ogólnie mam tu paragony, tu mam z Lidla, w ogóle perliczka w Lidlu teraz kosztuje 29,99 za kilo. W tamtym roku jeszcze, albo nawet na jesień kosztowała 19,99, no bo akurat tych perliczek u nas no schodzi, więc no perliczka teraz już jest bardzo droga. W Action zapłaciłam 110 zł, gdzie kupiłam same słodycze, tak? Więc no pokażę wam, co ja tutaj w tej siatce mam. Mam dwa razy takie. Ogólnie na słodycze nawet nie patrzyłam na ceny, bo wtedy patrzyłam na te ceny, gdzie tam jest za 5 zł i za takie, ale w Action nie kupowałam. Nie patrzyłam, w Action nie patrzyłam na te ceny, tylko po prostu no, przeszłam przez ten dział słodyczowy, bo tam ten słodyczowy dział, no wiadomo, jak się jedzie na słodycze, to to zachęca. Więc tak, mam dwa razy Rize, te takie klasyczne batoniki. Mam dwa razy w białej czekoladzie. Właśnie mieliśmy kiedyś w tej białej czekoladzie, ale nie pamiętam, czy są dobre i wziąłam tylko takie dwa mniejsze. Wziąłam sobie Pepsi, bo coś mi się duszno zrobiło, a nie było w Action wody. Więc wziąłam sobie Pepsi, którą napiłam się dwa łyki i nie wiem, chyba mąż mój dopije, bo strasznie słodka. Tutaj mam Milkę Oreo, to takie właśnie z myślą Mikołajowi, żeby do koszyczka mu może wrzucić. Tego nie jedliśmy. Tych Milk Oreo, więc nie widziałam ich w tamtym roku, ale w sumie, no wiecie, może też nie patrzyłam jakoś specjalnie też za tymi jajeczkami, natomiast myślę, że się będzie cieszył i mu podam, jak mu takie do koszyczka wrzucimy, będzie się jadł. Coś właśnie, jak jesteśmy w samochodzie albo coś przekąsić w weekendy, Mikołajowi daje słodycze, więc też takie mniejsze, już wiecie, duże opakowanie małych gum. Więc no gumy ogólnie on teraz mamby, więc no wziąłam mu takie małam. Co jeszcze? Swego czasu w TK Maxie były takie właśnie strop waffles się to nazywa, tak? Strop waffles. Karmelowe wafle. I były one bardzo dobre w TK Maxie. Więc stwierdziłam, że wezmę sobie w TK Maxie. Były trzy chyba z tego co pamiętam. Natomiast no tu mamy ich aż 3, 6, 10 sztuk. Zobaczymy, one właśnie dobre są na kawę, takie wafelki karmelowe. Nowość, której nigdzie wcześniej nie widziałam, aczkolwiek szczerze mówiąc, jak idę do spożywczych sklepów, to do takiego wiecie, Lidla, Biedronki, Auchan nie patrzę na słodycze. Więc może to było, może jestem zacofana. Natomiast w Action akurat, jak już przeszłam przez ten dział słodyczy, no to coś tam zobaczyłam nowego. Wydaje mi się, że te KitKaty w białej czekoladzie. Na pewno ich nie jedliśmy, a czy są nowe, czy nie, to nie. I jeszcze coś, to są już zmielone ciastka kakao. Nie, ciastka Oreo. Mielone ciastka Oreo i to kupiłam dwie paczki z myślą o tym, tylko że wiecie co, nie piszę tutaj w ogóle po polsku. W ogóle tutaj nie mogę się odnaleźć w tym, czy to faktycznie są zmielone. Aha, pokruszone ciastka kakaowe Oreo. No, więc wziąłam sobie dwie paczki, bo właśnie z tymi Oreosami zawsze robiłam sernik Oreo, taki sernik na zimno, który nam bardzo smakował. Zawsze musiałam mielić te ciastka Oreo, natomiast tutaj po prostu sobie wzięłam dwie takie paczki i będę miała na cztery serniki, to tak na spokojnie, bo tutaj mamy 300 gram, a z tego co pamiętam to 150 albo 180 gram wchodzi na jeden ten sernik, więc właśnie takie, żeby miała w zapasie. No i to w sumie wszystko jest w Action i tak jak mówię, 110 zł zapłaciłam za te słodycze, tak więc no, cena jest jaka jest. Dobra, przejeżdżamy do Teddy. Wtedy wzięłam jeszcze, oprócz tych rzeczy, co wam pokażę, wzięłam również ręcznik papierowy, bo patrzyłam na cenę ręczników i ogólnie go sobie kupowałam, wczoraj kupowałam w Lidlu
ręczniki papierowe. Wczoraj czy przedwczoraj nawet, już nie pamiętam, że mi rachubę straciłam. To za dwa ręczniki kupowałam w Lidlu po 9,99. No i tak z ciekawości zobaczyłam na ręczniki papierowe w Tedim właśnie. W Action nawet nie widziałam ręczników papierowych, więc nie wiem, czy są. No i tak patrzę, dwa ręczniki za 8,50. A później przy kasie się okazuje, że 20 zł te ręczniki, więc po prostu wycofałam te ręczniki, bo bez przesady nie będę dwóch ręczników brać za 20 zł. Więc takie ogólnie ceny są w Tedim, że tu patrzysz 5 zł, 8 zł, a później się nagle okazuje, że nie wiadomo, ile to kosztuje. Ogólnie tutaj wszystko 5 zł, 15 zł, 17 zł, 7 zł, 10 zł, 8 zł, 5 zł. No i tak w sumie wzięłam parę pierdołek i też zapłaciłam prawie 200 zł. Ale pokażę Wam. Tutaj głównie dla Mikołaja wzięłam rzeczy, bo no, on lubi takie pierdołki, a tam właśnie wtedy są takie rzeczy do kreatywnego myślenia. W sensie no, jest takie kreatywne rzeczy, ciastoliny, plasteliny i takie rzeczy. Były z Play-Doh takie ciastoliny za 2,50. Nie wiem, jaka była pierwotna cena, bo okazało się przy kasie, że one są ometkowane na czerwono i wychodzą dużo taniej. A pierwotnie ile kosztują, to nawet nie wiem, bo nawet nie miałam czasu później już sprawdzać. Jak mi pani powiedziała, że to są na metkowych, to stwierdziłam, że pewnie są przeterminowane. Ale już ta pani była trochę nieogarnięta na tych kasach i jak już wycofałam ten ręcznik papierowy, który nabiła i musiała jeszcze raz moje produkty nabijać na kasę, to już później nawet nie chciałam patrzeć, ale mam nadzieję, że one nie mają daty ważności jako takiej. Chyba nie. No, więc ja mu tutaj różne kolory, ma tych Play-Doh, będę mu to powoli dawać, bo jak mu dam wszystkie naraz, to zaraz będzie jeden kolor z tego się zrobi, więc będzie sobie tam powoli robił. Na pewno też są mniejsze pojemności. Czasami kupowałam zawsze kupowałam Play-Doh albo w TK Maxie, albo w Empiku i one na pewno większą pojemność miały. Natomiast no, za 2,50 stwierdziłam, że mu wezmę. Z słodyczy wzięłam też czerwonej metki za 8 zł szogeten, czekoladę taką. Jeszcze też chyba tej nie jedliśmy. No i tyle ze słodyczy. Mam co jeszcze tutaj wziąłem. Naklejki Mikołajowi takie już świąteczne, ale on lubi naklejki, lubi naklejać je gdziekolwiek. Jemu to w sumie nie ma znaczenia, jakie to naklejki będzie miał. Ważne, że ma naklejki. Więc no wzięłam mu taką większą paczkę za 8,50 tych naklejek. Ale szczerze mówiąc, czy mi pani naliczyła 8,50 za te naklejki? A jest, dobra, naklejki 8,50. No, więc no to mam takie naklejki. Później wzięłam, myślałam, że jest w Action i wtedy dużo malowanek dla dzieci, jednak się okazuje, że tam nic takiego nie ma fajnego. Wzięłam mu tylko jedną, bo ta mi się w sumie najbardziej podobała, taka właśnie wiosenna, więc będzie trochę malował. Tu mam jeszcze kolejne naklejki, to mu będę powoli dawać stopniowo. Co tu jeszcze mam? Właśnie o tych balonach mówiłam, że tutaj mam balony psiego patrolu, czyli Chase'a i Sky chyba. Chciałam mu jeszcze Marshalla wziąć i takie inne, ale tylko te dwie postacie były. No i tak jak mówię Wam, że po 5 zł te balony były. I mam nadzieję, że one są na hel. Ale po 5 zł. Co jeszcze wzięłam? Takie rolki do... Rolki z klejem, nie wiem, jak się to fachowo nazywa, ale to są takie właśnie, wiecie, żeby sobie odmeszyć coś, a właśnie wiem, że mi się ukończyły, więc wzięłam. Pędzle wzięłam Mikołajowi, takie najzwyklejsze, jakie były, ale też te pędzle 10 zł kosztowały, więc żeby miał właśnie do malowania, bo te pędzle mimo wszystko, jak on maluje bardzo często, no to one się brudzą. Wzięłam taki sznurek jutowy, to wzięłam właśnie z myślą o tym, że jak coś potrzebuję podwiązać na tarasie jakiegoś kwiatka albo coś, to właśnie taki jutowy sznurek będę mieć. Wzięłam metr krawiecki, bo ten, który mamy, już się tam zniszczył, też Mikołaj się bawi tym metrem często. Dwa razy wzięłam takie magnesiki na lodówkę. Ogólnie nie znoszę magnesów na lodówkę, ale ostatnimi czasy jest tyle rzeczy Mikołaja do przedszkola, że sobie piszę karteczki i naklejam na lodówkę na magnes, bo w każdy dzień coś jest i żebym nie zapomniała, że na przykład w czwartek, tak jak dzisiaj, ma dżuto, więc go muszę trochę później odebrać, we wtorek coś tam jest, w poniedziałek też coś tam ma, no i tak sobie naklejam karteczki, tu jeszcze, wiecie, jakieś tam dodatkowe rzeczy.
Więc no teraz te magnesy nam się przydadzą. Tutaj mam nożyczki takie dla Mikołaja właśnie. To podwójne, to też mu dam jedną parę. Tu wzięłam takie nożyczki, które tutaj właśnie do szuflady, do kuchni włożę, gdyż szybko się tępią nożyczki, które są. No tutaj otwieramy paczki, różne rzeczy się robi, więc wzięłam dwie paczki, dwie pary takich no, zwykłych biurowych. Wzięłam też gumki do mazania, bo jak Mikołaj pisze literki, to żeby miał gumkę do mazania, ale chyba nawet nie wiem, czy ta gumka do mazania wyszła, no nie wiem. Później mam takie klipsy. Się klipsy nazywają chyba tak. Takie klipsy biurowe, natomiast ja jak mam małe opakowanie, to właśnie tych klipsów u na przykład nie wiem czego. Małe opakowanie zostanie mi i trzeba będzie zamknąć ciastka. To takim klipsem właśnie zamknę. Później mam papilotki do muffinek. Foremki do muffinów. Takie wzięłam, jednokolorowe. I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, to jest taka konewka mniejsza dla Mikołaja, bo ja sobie kupiłam taką dużą, a on też na pewno na tarasie będzie jak co roku ze mną chciał podlewać. Więc tu ma z psikaczem. Mam nadzieję, że będzie działać, a tu ma taką po prostu konebeczkę, więc to jest taka mała. Ogólnie ona jest chyba do domu jako konewka w akcesoriach domowych, natomiast my będziemy mieć na tarasie, będzie taką konewką podlewał i się będzie cieszył. No i to tyle kupiłam i tak jak mówię, szału na mnie te sklepy nie zrobiły, szczerze mówiąc, więc no wolę jednak nauczyłam się i jednak lepiej mi się te zakupy robi przez internet. Bo jakoś tak sobie sprawdzę po jakości i po tym. No tutaj przetestujemy na przykład te pędzle, aczkolwiek obstawiam, że 2-3 użycia będzie po pędzlach. Gumki z pelikana, z tego co kojarzę, są w miarę dobre. Nożyczki zobaczymy, bo jeszcze nie miałam z takiej w ogóle firmy. To jest chyba firma Teliego, natomiast no zobaczymy co tam będzie. No i te ciastoliny jestem ciekawa, bo za 2,50 to nie jest aż tak drogo za ciastolinę. Natomiast zobaczymy jaka będzie, czy nie będzie zeschnięta i czy wiecie, czy nie będzie zepsuta ta ciastolina. No, natomiast no zobaczymy, to się jeszcze okaże. Dobrze. To tyle z moich zakupów. Jeszcze się będziecie pewnie pytać, zastanawiać, jak było w Zakopanem, bo ostatnim film nagrywałam, jak właśnie wybieramy się do Zakopanego. Natomiast szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co mam skomentować, bo szału na nas to nie zrobiło. Raczej szybko tam nie wrócimy, to nie nasze klimaty. Jedzenie takie sobie. Jedyny plus był taki, że wzięliśmy dobry hotel, gdzie był basen, gdzie był plac zabaw, taki właśnie, wiecie, kryty. Małpi Gaj z animatorką, więc Mikołaj się mógł tam wyszaleć. Natomiast no, samo miasto i samo chodzenie po Krupówkach, to jakoś tak, nie wiem, nie podoba mi się. Nie podobało mi się, jakoś szybko nie wrócę. I też te kramy, znaczy chodziłam po tych, wiecie, po tych Krupówkach i ciągle tylko te kramy. I na tym kramie jest nie wiem, 100 kramów i na każdym kramie jest gęsi. Zastanawiam się, dlaczego gęsi były, wiecie, maskotki gęsi. Nad tym się tylko zastanawiałam, bo na każdej, właśnie na każdym stoisku takim właśnie pierdołowym dla dzieci były maskotki gęsi. Oczywiście na każdym było to samo, natomiast te maskotki gęsi jakoś tak się mi wyróżniały, bo nigdy wcześniej tego nigdzie nie widziałam. No, tak więc i zastanawiam się jeszcze jedno, bo kupiliśmy tam też ser oscypek. W sensie, wiecie, tą gałkę taką, gałka krowio-owcza mieszana, bo jak się okazało, w tym sezonie nie ma w ogóle owczych gałek i zastanawia mnie nad tym, bardzo mnie to zastanawia, dlatego że jak kupowałam na bazarku tutaj w M1 przetwory właśnie od takiej kobiety, która sprzedawała głównie kozie owcze rzeczy, to zawsze ten oscypek był owczy. Więc aż z ciekawości, jak będzie za 2 tygodnie kobieta, to się jej zapytam, dlaczego ona ma owcze, a w Zakopanem nie sprzedają owczych. Więc tak szczerze mówiąc, to ciężkie jedzenie było tak na nas za ciężkie, że ja 2 dni dochodziłam do siebie. A teraz cały tydzień jemy tylko tak lekko, bo mamy serdecznie dosyć jakichś serów. Ja w ogóle tych oscypów, jak się tam, wiecie, przesiąkłam tym smrodem oscypkowym, to jeszcze nie spróbowałam tych oscypów, które przywieźliśmy. Mój mąż to szczerze mówiąc je, bo ja już nawet w ostatni dzień nie chciałam tego kupować, natomiast mój mąż mówił, że kupmy, bo on sobie będzie to jadł. Ale szczerze mówiąc, ja bym tego nawet nie brała, bo no nic tam na mnie szału, szczerze mówiąc, nie zrobiło.
Tak jak mówię, przesiąkłam tym smrodem oscypkowym i mam uraz jakoś tak teraz do oscypka. Natomiast no może mi to przejdzie. Tak więc tak, w ogóle to jeszcze tam wiem, że w jednej restauracji zwyczaj brałam sobie taką herbatę na rozgrzanie, bo mieliśmy pogodę różną. I była żurawina taka, wiecie, w całości żurawina i Mikołajowi bardzo smakowała i chciałam kupić taką całą żurawinę. Okazuje się, że nigdzie nie ma. W syropie żurawiny nie ma, w konfiturze żurawiny nie ma, a jak jest, to żurawina z cukrem. Ale wzięliśmy jedną właśnie tą żurawinę do oscypków, żeby spróbować i wzięliśmy taki syrop z żurawiny, oczywiście tu też jest cukier, natomiast no mój mąż głównie pije ten syrop. Ja tak napiłam się jedną herbatę i tak wystarczy mi, mówię. Natomiast później poszłam, właśnie jak już wróciliśmy, poszłam do Pointa tutaj obok nas tego supermarketu i okazuje się, że jest żurawina 100% bez cukru z pektyną. Tak? Peptyna się tym, pektyna. Ta substancja zagęszczająca to chyba pektyna. Więc 100% żurawina w Pońcie, a w Zakopanem nie ma 100% żurawiny. Tak więc mówię, że fajnie zrobiliśmy interes. Bo ja właśnie po tych stoiskach tam jest ten targ. Targ. Jak się na Głubałówkę wyjeżdża, to jest taki targ. Się przechodzi przez taki targ. I właśnie po całym targu szukałam 100% żurawiny, a wszędzie mieli z cukrem, także taki interes zrobiłam. No, tyle w temacie Zakopanego, raczej nie będziemy tam jeździć, nie nasz klimat, nie nasz szał, no i cóż, i tyle. Dziękuję Wam kochani za ten filmik, że obejrzeliście do końca, dajcie znać jakie macie swoje zdanie na temat Action Teddy i tych wszystkich sklepów pierdołowatych i co tam najczęściej kupujecie, czy często chodzicie. To wszystko, dziękuję jeszcze raz, życzę Wam miłego dnia, no i widzimy się już w kolejnym filmie.